Dobry. Nazywam się Maciej Kraszewski, a to jest Dział Zagraniczny. Podcast o wydarzeniach na świecie, o których w polskich mediach słychać niewiele albo wcale. Wysłuchasz tu rozmów z ekspertami od Ameryki Łacińskiej, Afryki, Azji, Oceanii, a także mniej znanych tematów europejskich, a od czasu do czasu także odcinka solowego, w którym samodzielnie przybliżę Ci jakąś historię. Jeżeli interesują Cię podejmowane tu tematy, to możesz wesprzeć moją działalność dobrowolną wpłatą w serwisie patronite pod adresem patronite.pl. Łamany przez dział Dziś moim gościem jest Krzysztof Łukaszewicz, posiadacz czarnego pasa w brazylijskim żużicu, założyciel i główny trener w warszawskim klubie sportu walki Dragons Den. Cześć. Cześć, witam serdecznie. Spotykamy się właśnie w związku z tym brazylijskim Żyżicu. Cały się dwie rzeczy. Po pierwsze, w zeszłym miesiącu w Polsce wyszła książka Oddychaj, Życie w stanie Flow, czyli autobiografia Hicksona Gracie, czy biografia, bo ktoś inny ją za niego napisał, mimo że ona jest napisana w pierwszej osobie. Zresztą wyszła niedługo po światowej premierze, bo kilka tygodni temu, że oryginał wyszedł w Stanach Zjednoczonych. Hickson Gracie to jest postać w sportach walki legendarna pod wieloma względami, i za chwilkę jeszcze o nim porozmawiamy. Natomiast druga wiadomość poprzedzająca wydanie polskiej książki, o tam bodajże tydzień, to jest, że José Padilha, czyli reżyser brazylijski, najbardziej znany z dwóch filmów Elitarni, ale też producent Narcos dla Netflixa i tak dalej, będzie kręcił teraz film biograficzny z Hicksonem który ma jakoś postać w przyszłym roku i pewnie w 2023 trafi na Netflixa. W związku z czym wówczas ludzie się z tym brazylijskim rzutnicą będą mieli okazję zapoznać, a my to wyprzedzimy. I troszeczkę o tym porozmawiamy. I zaczniemy właśnie od tego, dlaczego brazylijskie rzutnicu, czyli przenieśmy się, to będzie odcinek mocno historyczny, momentami, mm. od tego zaczniemy. Dlaczego w ogóle rzutnicu, mimo że mówimy brazylijskie, to jednak rzutnicu większość osób nas słuchających i nie kojarzących tego sportu w żaden sposób odruchowo pomyśli jednak o Japonii. Tak, ale myślę, że to, że mówisz jiu nakierowuje już nas na Brazylię i na portugalski, bo tak naprawdę z japońskiego mówilibyśmy chyba jiu -jitsu. Albo żu chyba, czy jiu A, Tak, tych nas, no, myślę, że jakby transkrypcja kanji może być różna. Ja nie znam japońskiego, więc trudno mi się odnieść. Natomiast Brazylijczycy rzeczywiście wymawiają to dosyć mocno jako żu Tak. A dlaczego brazylijskie, a dlaczego nie i Jiu Jitsu? To jest bardzo ciekawa historia. Pewnie do tego dojdziemy. Ale zacznijmy od początku, zacznijmy jednak od Japonii. Pierwsze pytanie, które należałoby postawić, to dlaczego w ogóle mówimy o brazylijskim Jiu Jitsu, a nie Judo? Mhm. Samo Jiu Jitsu w Japonii, z tego co możemy przeczytać w dosyć bogatej bibliografii, to nie był jeden system skodyfikowany. To były różne szkoły. Te szkoły chyba nazywały się Ryu. I każda z nich uczyła troszeczkę innych technik. Mówimy o walce wręcz, dla tych, którzy jeszcze się nie zorientowali. Mówimy o walce wręcz, ale geneza jest taka, że były to systemy mające umożliwić samurajom obronę przed uzbrojonym przeciwnikiem. Mhm. No i przeciwnik mógł być uzbrojony we włócznie, miecz, nóż. I te techniki obejmowały obronę przed tymi rzeczami, rzuty, sprowadzenia do parteru i tam wykończenie przeciwnika, bądź to przy pomocy gołych rąk czy nóg, bądź to przy pomocy broni. W momencie, kiedy Japończycy weszli w okres Meiji, czyli stwierdzili, że jednak będą nowocześni, i kod czy też etos samuraja odchodzi do lamusa. Czyli mówimy o XIX wieku, połowa XIX wieku tak. mniej więcej do końcówki. Tak, okazało się, że po prostu ci samurajowie raz, że są bezrobotni dwa, że samo ćwiczenie jiu jitsu też odchodzi niejako do lamusa bo w społeczeństwie, nazwijmy to, cywilizowanym i nowoczesnym nie ma miejsca na walki na śmierć i życie, i na przemoc. No i gdyby nie Jigoro Kano, twórca Judo i założyciel kodokanu. No prawdopodobnie to Jiu-Jitsu wymarłoby albo zostałoby w jakiejś szczątkowej formie. Wejdę ci tylko w słowo Kodokanu, czyli właśnie takiej szkoły, głównej centrali światowego judo, bo większość osób, które nas słucha prawdopodobnie ze sportami walki ma niewiele wspólnego, więc będę co jakiś czas ci się wtrącał i dopowiadał takie rzeczy, ale faktycznie z jego był tym twórcą tego, co dziś znamy jako judo. No, właśnie, i na początku, kiedy powstawało Judo, to nazwa Judo czy Jujitsu czy Jujutsu, one były używane wymiennie. Jigoro Kano, tak przynajmniej głosi legenda, był chłopcem słabym fizycznie, dokuczano mu, był bity w szkole, w związku z tym pragnął zawsze uczyć się jakiegoś systemu walki wręcz, i zaczął zgłębiać, właśnie, Jujitsu czy też Jujutsu u kilku mistrzów z różnych szkół, co ostatecznie doprowadziło go do stworzenia takiego systemu technik w zasadzie technik wspólnych dla tych wszystkich systemów jiu-jitsu co potem stało się judo. Jigoro Kano był też nauczycielem, był dyrektorem szkół, dla niego bardzo ważny był rozwój duchowy i rozwój intelektualny. Stąd też nazwa, bo samo jitsu czy też jutsu znaczy technika, natomiast do to droga. I on chciał przez tę nazwę Pokazać właśnie, że to nie jest tylko jakiś zbiór technik walki wręcz, ale jest to również droga, łagodna droga, słynne ustąp, by zwyciężyć to właśnie jest motto Jigoro Kano. I jest to postać o tyle fundamentalna w rozwoju nie tylko judo i jujitsu, jakby do jujitsu i do tego, co się potem wydarzyło na świecie w Brazylii, to myślę do dojdziemy. Natomiast bardzo ważny był ten nacisk raz na harmonijny rozwój, zarówno fizyczny, jak i duchowy i intelektualny. Oraz coś, co nazywamy paradoksem kano, czyli że de facto skuteczniejsze są systemy pozbawione bardzo brutalnych, nazwijmy to śmiercionośnych technik. Czyli żadnych pięciopalczastych ciosów w serce, znanych z kill żadnych wiesz, dziwnych dłoni, które zabijają, i wszystkich tych wymysłów z filmów kung fu. Tak, to znaczy z jednej strony wymysłów z filmów Kung Fu, a z drugiej strony technik, które być może na polu walki feudalnej Japonii by się sprawdzały, czyli jakichś, nie wiem, uderzeń w gardło czy wkładania palców w oczy. Natomiast na treningu nie jesteśmy takich technik realistycznie przećwiczyć, a co za tym idzie, musimy udawać i w realnej konfrontacji nie będziemy w stanie ich zastosować. Natomiast sport taki jak judo czy zapasy gdzie walczymy przeciwko przeciwnikowi nie dość, że o podobnych umiejętnościach, to jeszcze stawiającemu opór. Czynny opór. Czynny opór. Musimy zastosować takie techniki, które zadziałają na tego przeciwnika. A ponieważ chcemy z nim trenować regularnie przez ileś lat, a nie zabić go na pierwszym treningu, no to techniki muszą być bezpieczne. I stąd właśnie w dużym skrócie i uproszczeniu judo, gdzie te techniki z jujitsu, które Kano uznał za niebezpieczne, zostały wyeliminowane. To, co zostało, zostało skodyfikowane. Powstał kanon. A potem to już jest historia. Powstał Kodokan Instytut, no i jego uczniowie zaczęli jeździć po świecie. No właśnie, wyjdźmy z Japonii. Mamy początek już XX wieku. Kanu tworzy Judo pod koniec XIX. Otwiera, tak jak powiedziałeś, Kodokan. Ma wokół siebie uczniów coraz zdolniejszych. Są organizowane pojedynki z przedstawicielami różnych szkół Żydziцу, które są czasami przegrywane, czasami wygrywane, ale generalnie wszelkie elementy, które okazują się skuteczne, są wciągane do tego kurikulum Judo. I tak jak powiedziałeś, uczniowie rozjeżdżają się. Po świecie. I mamy taki moment na samym początku XX wieku, kiedy judo, tylko że znane pod nazwą jiu -jitsu jeszcze, bo Judo było nową nazwą poza Japonią, w zasadzie niekojarzoną, a Jiu-Jitsu ze sprawą europejskich misjonarzy ich pism gdzieś tam już się pojawiało, nagle trafia do świata zachodniego. I mamy eksplozję jiu -jitsu, mam wrażenie, przynajmniej w Europie w tamtym czasie. Tak. Myślę, że jest jakiś element fascynacji wschodem. Mówi się, że też jakby sukcesy Japończyków w wojnie z Rosją mogły się tutaj przyczynić natomiast myślę, że najbardziej takim oprócz no powiedzmy takiej fascynacji właśnie mistycznym orientem mamy tutaj do czynienia jednak z technikami które są skuteczne często w walce ze znacznie większym przeciwnikiem bo judo i jujitsu wykorzystują w dużej mierze siłę przeciwnika poprzez wytrącanie z równowagi ustępowanie kiedy przeciwnik pcha, pchanie kiedy on się cofa i tak dalej, w związku z tym mniejsi i fizycznie słabsi, a więc na papierze Underdogs. Często są w stanie wygrać, co potem zademonstrowali zawodnicy już brazylijskiego do jiu-jitsu w walkach MMA. To poczekaj, bo tutaj idziemy, to jest daleka przyszłość przed nami. Chciałbym jeszcze się na chwilę zatrzymać przy tej Europie i o to, o czym mówisz. Jest bogata literatura, chociaż rozproszona, trzeba się naprawdę naszukać, nasz żeby tego znaleźć. To nie jest wiedza powszechna, ale odrobiliśmy naszą pracę domową. Faktycznie jest tak, że ci Japończycy, którzy przyjechali do Europy, byli stosunkowo niewielcy, nawet jak na tamte lata. Mieli po 1,60 m, ważyli po 60 kilka kilo, w związku z czym również w okresie tym przedwojennym, przed pierwszą wojną światową no nie imponowali swoimi rozmiarami natomiast to co zaczęli robić to jest właśnie wyzywanie na pojedynek bokserów, zapaśników, przedstawicieli sabate, czyli takiego kickboxingu francuskiego tradycyjnego i tak szermierzy też jest przynajmniej jedna walka gdzie szermierz stanął na przeciwko jednego judoki i w pewnym momencie w tych krajach zachodnioeuropejskich Wielka Brytania, Francja, Niemcy zarejło się od ludzi, którzy chcieli ćwiczyć. Tu wypisałem sobie też kilka przykładów, taki chyba najbardziej dla nas znany, czyli dla ludzi z kultury zachodniej, to jest Sherlock Holmes, który w opowiadaniu Pusty Dom, czyli to jest tam, gdzie z Moriartym, czyli tym swoim arcywrogiem, walczą nad wodospadem i Sherlock Holmes nagle go przerzuca, czy tam też niby ginie w tym wodospadzie, ale później wraca do życia. Wszyscy, którzy się tam interesują tą historią, to ją znają. Ale chodzi o to, że on ćwiczy coś, co Arthur Conan Doyle nazwał baritsu, Mimo, że tak naprawdę no nie nazywało się Baritsu, tylko Bartitsu, ale ta nazwa już nam wskazuje na to, że on już był zaznajomiony z tym, czym Jujitsu było, prawda? Tak, no, bo to się zbiega troszeczkę w czasie z tym właśnie, o czym mówiliśmy, czyli zawodnikami Judo czy też Jujitsu, bo tak jak powiedzieliśmy wcześniej, te dwie nazwy były używane wymiennie. I to jest ważne, żebyśmy to powiedzieli, dlatego że potem rodzina Gracie będzie próbowała mhm. na tym zbudować jakąś opowieść. Natomiast judo i jiu Jitsu były używane wymiennie, natomiast większość osób, które przyjechały do Europy i potem rozjechały się po świecie, również dotarły do Ameryki Południowej, to byli zawodnicy kodokanu i to byli ludzie, którzy zostali w sposób pośredni lub bezpośredni wysłani przez właśnie kodokan, czyli przez Jigoro Kano lub jego pracowników po to, żeby propagować judo. Które jest fenomenem, bo zostało w dosyć krótkim czasie również sportem olimpijskim i w zasadzie trudno sobie teraz wyobrazić kraj świata, który nie zna judo. Prawda? Choć to dzisiejsze judo sportowe trochę się jednak różni od tego judo z początku XX wieku. No oczywiście, ale boks obecny też się różni od tego boksu, który znamy jakby z przeszłości. Także wszystkie sporty ewoluują, o tym też możemy sobie porozmawiać, bo rzeczywiście wygląda zupełnie inaczej. Ale jeżeli chodzi o Europę, na przykład Francja. To jest kraj, w którym Judo jest w programie szkół. Mhm. Więc pokazuje to, że Kano był de facto bardzo skuteczny w propagowaniu systemu, który stworzył. I znowu, nie chcę powiedzieć, że on wymyślił te techniki, on po prostu zebrał je, skodyfikował, ułożył w jakąś logiczną całość i ułożył kurikulum, taki program nauczania, jako że był nauczycielem, który potem łatwo było przenieść w inne miejsca. Tu prasa bardzo się tym też ówczesna interesowała, wypisałem sobie różne takie pojedynki, nie będę ich wszystkich przytaczał, 1905 rok Paryż, 1906 Berlin, 1908 znowu Paryż, to są właśnie takie pojedynki, w których różni znani przedstawiciele różnych szkół się przeciwstawiają judokom z różnym skutkiem nie zawsze był ten skutek pozytywny, zwłaszcza zapaśnicy stanowili duży problem ze względu na to, że po pierwsze znali te techniki, bo przypomnijmy też, że zapasy ówczesne wywodzące się z Irlandii, i północnej Anglii miały bardzo dużo takich kończeń właśnie, czyli dźwigni nastawy, duszeń. To nie było dla nich nic nowego. To nie były takie zapasy też, jak dzisiaj kojarzymy z zawodów olimpijskich, ale to byli wielcy, sprawni faceci, którzy nad tymi Japończykami bardzo często dominowali. Stąd uważa się, że między innymi dlatego, że się nie zakorzeniło w Stanach Zjednoczonych, Ponieważ tam te walki często szły jednak nie po ich myśli ze względu na to, że tam zapasy były bardzo rozwinięte. Natomiast w Europie one bardzo mocno chwyciły. Jeszcze dodam taką postać Edith Garuth, która była sufrażystką. I wyszkoliła oddział kobiet sufrażystek. To jest w ogóle bardzo ciekawe, że ci Japończycy, którzy przyjechali do Wielkiej Brytanii, bardzo mocny nacisk kładli również na szkolenie kobiet. I później te kobiety same się nawzajem szkoliły. I jest też taki moment, kiedy policja biła kobiety na demonstracjach, co znamy też ze współczesności. Aż w pewnym momencie Eddie w Garut wyszkoliła 20 kobiet w I Jest taki jeden moment, jedna manifestacja, gdzie one po prostu tym policjantom spuściły łomot. I prasa nie mogła się temu nadziwić, w związku z czym to też było bardzo głośna rzecz. Jest także Emily Watts, która była z kolei arystokratką brytyjską i ona w 1906 roku wydała pierwszy ilustrowany podręcznik z technikami kodokanu w języku angielskim. 1909, czyli trzy lata później, to Georg Hackenschmidt. Czyli najważniejsza chyba w tamtych latach postać zapasów, kulturystyki, czy w ogóle podnoszenia ciężarów. On też w swoim podręczniku do zapasów pisał, żeby stosować to Żużicu i tak dalej. I skrócę tą całą historię. Chodzi o to, że mieliśmy wznoszącą falę Żużicu, która później została przerwana przez I wojnę światową. Po prostu I wojna światowa zniszczyła tak wiele osób, pochłonęła tak wiele istnień, że później w tych latach dwudziestych, kiedy. Chcieli powrócić do życia, to nikt nie myślał o tym, żeby znów trenować żołnierza. A później z kolei mieliśmy erupcję boksu i zapasów. W związku z czym to jakoś skończyło się w Europie. W Stanach Zjednoczonych, jak mówiłem, nigdy nie chwyciło. A tymczasem. Mamy dziś brazylijskie jiu i to prowadzi nas do prawdziwego tematu naszej rozmowy, więc przynieśmy się właśnie do Amazonii, bo wszystko się zaczęło w Belem, co też zresztą jest takie powiedziałbym symboliczne, no bo to znaczy Betlejem, czyli to jest miejsce narodzenia. Więc Koleka. jak narodziło się brazylijskie jiu No właśnie, problem niestety z brazylijskim jiu polega na tym, że 99% informacji dostępnych w tej chwili w internecie to są jakoś powielone jakieś schematy i mity, propagowane głównie przez rodzinę Greysich, a to za tym idzie nie do końca zgodne z prawdą, co pokazał Pedreira w swojej książce, o czym myślę powiemy troszeczkę później. Natomiast oficjalna wersja jest taka, że Japończycy podróżujący po świecie, którzy byli wcześniej, tak jak powiedziałeś, w Europie, Niektórzy przez swoją również styczność z zawodnikami zapasów wdrażali często techniki zapasów również do jiu -jitsu, więc ta wymiana wiedzy działała w obie strony. Zapaśnicy zaczynali ćwiczyć elementy jiu-jitsu, a, a judocy elementy zapasów. Wydaje mi się, że nie chcę tutaj popełnić jakiegoś dużego fopa, ale wydaje mi się, że na przykład Kata Guruma w Polsce, mówimy na to Jacksaro, po angielsku Fireman's Carry. Mhm. To jest właśnie technika, która do Judo przyszła z zapasów. To jeszcze tylko wytłumaczę obrazowo dla tych, którzy nie wiedzą, o co chodzi. To jest taki rzut, w którym nabieramy przeciwnika na ramiona, podnosimy go do góry, a potem go rzucamy. Tak jakby strażak wynosił ofiarę pożaru z mhm. płonącego budynku. No i wracając do historii Jiu-Jitsu, to oficjalna narracja jest taka, że Mitsua Maeda, czyli jeden z reprezentantów Kodokanu, który od tego Kodokanu potem troszeczkę się oddzielił z racji tego, że walczył za pieniądze. Czego zabraniał Jigoro Kano Ta, oczywiście. Tak. Jigoro Kano w swojej filozofii uważał, że to nie jest godne zawodnika judo. Tenże Mitsuo Maeda jakoby nauczył jednego z członków rodziny Gracie, w tym wypadku konkretnie Carlos'a Gracie, jakichś tam podstaw judo. Aczkolwiek rodzina Gracie bardzo skrupulatnie starała się nie mówić Judo, o czym też może powiemy później, tylko. No, powiedzmy mówić... też od razu, powiedzmy od razu, kim jest ta rodzina, tak? Bo to są potomkowie szkockich imigrantów w są, Brazylii. Tak, to są potomkowie szkockich imigrantów w Brazylii. Ta rodzina sobie bardzo dobrze w tejże Brazylii radziła. I znowu, oficjalna narracja jest taka, że Gastao Gracie, czyli główny człowiek Gracie, właśnie w Brazylii, wyświadczył. Japończykowi Mitsuo Maeda, jakąś przysługę, w zamian za co tenże zgodził się uczyć tajemnych technik jiu jednego z synów Gastone, czyli właśnie Carlosa. Jak było naprawdę, Pedreira w swojej książce szoki pisze co innego. Natomiast faktem jest, że to judo, czy też jiu-jitsu, rozprzestrzeniło się w Brazylii w dużej mierze właśnie dzięki rodzinie Gracie. Chociaż nie tylko, jeszcze do tego dojdziemy. I zaznaczmy też tylko, że Brazylia to jest to miejsce, gdzie mieszka największa na świecie japońska diaspora, zwłaszcza w São Paulo, w Liberdadzie, w takiej części miasta. Jest bardzo, bardzo japo... świetny ramen, polecam, jeżeli ktoś jest kiedyś turystycznie w São Paulo. W związku z czym to też nie jest przypadek, że Japończycy akurat tam zjeżdżali do Ameryki Łacińskiej. Tak, to, że była tam diaspora i to, że Japończycy w ogóle mieszkali tam od pokoleń i pracowali, miało prawdopodobnie duży wpływ na to, że zarówno jiu-jitsu, jak i potem judo były tam popularne. Popularne były również walki które między innymi Maeda, ale też inni przybywający do Brazylii Japończycy staczali na różnych zasadach, bo mówi się, że to były walki bez zasad, tak naprawdę bardzo mało było tych walk de facto bez zasad. One czasami były tylko na chwyty, czasami były z uderzeniami otwartą ręką, czasami były to walki po prostu najzwyczajniej w świecie ustawiane. Mm -hmm tak zwane marmeladas po portugalsku natomiast publiczność znała tego typu walki konfrontacje różnych stylów capoeiry boksu luta livre czyli takich trochę zapasów Zresztą historia zapasów i zapasów olimpijskich, o których wspomniałeś, to też jest bardzo ciekawa rzecz, ale to... O tym moglibyśmy o też tym, godzinę tak. wyniósł i zostawmy to tutaj. Tak, natomiast jakby oficjalna narracja jest taka, że Maeda toczył te walki w cyrku, który to cyrk prowadził właśnie członek rodziny Gracie, a następnie przekazał swoją wiedzę Carlosowi, który to Carlos potem pokazał te sztuczki Helio, Gracie, a następnie już to się potoczyło aż do 93, kiedy powstało UFC. Prawda? Ja ci wejdę tuż tylko w słowo. Chciałem zaznaczyć jedną rzecz, bo Gaston, czyli ten ojciec rodu, miał dziewięcioro dzieci z różnymi kobietami. Przeczytałem to w książce Heidi, czyli córki Carlosa. To będzie bardzo dużo imien i nazwisk, dlatego chcę to uporządkować. Gaston był tym dziadkiem, dziadkiem, który już przestanie się teraz w naszej opowieści liczyć. Carlos był jego najstarszym synem i Helio był jego najmłodszym bratem. Natomiast było więcej jeszcze osób. W tej historii Carlos i Helio będą się powtarzać, ale pamiętajmy, że ta rodzina to w jak Sposób oni też dorastali. Moim zdaniem miała bardzo duży wpływ na ich przyszłe losy. To, że Gaston w zasadzie tę rodzinę porzucił, że Carlos wychowywał młodsze rodzeństwo, że to życie rodzinne było dość. Nie wiem, czy wybuchowe to jest najwłaściwsze słowo, ale było dość nieortodoksyjne. Tam w zasadzie dzieci były pozostawione same sobie. I to, że Carlos jako ten najstarszy brat chciał dominować, tymczasem pomiędzy nimi jest taka postać czasami zapominana, czyli George, o której, jeżeli słuchają nas. Zawodnicy brazyjskie, jest takich w Polsce sporo i wiem, że słuchają. To najprawdopodobniej nie słyszeli, bo on został wygunkowany z tej całej historii. Powiedzmy kilka też słów o nim, bo uważam, że to jest też dość istotne. No więc, George, to jest, tak jak powiedziałeś, brat Carlosa, Helio Oswalda i Gastao Juniora. Mhm. Kobiety, jak też powiedziałeś słusznie, w historii rodziny Grecji w ogóle się wymazuje. Zresztą Helio i Carlos mieli bardzo takie podejście do kobiet no, nienowoczesne. Uważali, że miejsce kobiet jest tylko w kuchni i że mają rodzić dzieci, żeby tworzyć dla nich armię, bo to była ich jakby misja, zarówno Carlosa, jak i Helio. Zresztą tę armię udało im się stworzyć. Dodatkowo obaj byli poligamistami, mieli wiele partnerek, z którymi mieli wiele dzieci. 30 dzieci z ośmioma różnymi kobietami. Plus tak. kobiety, z którymi nie mieli dzieci, ale które były ich partnerkami. Tak, no Zresztą nawet w swojej książce Hickson opowiada, jak poznał swoich przyrodnich braci, których jego ojciec spłodził ze służącą i któregoś dnia postanowił po prostu, że ten służącą zaprosi do domu razem z bodajże czwórką nieślubnych dzieci, na co jego żona nie miała wyboru, tylko musiała się zgodzić. Jeszcze ci to wyjdę w słowo, bo jeszcze jest jedna rzecz, która też chyba nie jest powszechną wiedzą. Hickson o tym pisze otwarcie w książce. Wcześniej, hej, to napisała, natomiast przez lata jakby o tym nie mówiono, a mianowicie, że najważniejsi bracia z tego drugiego pokolenia, czyli właśnie Hickson, o którym wspomnieliśmy, którego autobiografia jest i ten przyszły film na Netflixie punktem wyjścia do naszej rozmowy, któremu jeszcze poświęcimy sporo uwagi, więc Hickson, Horion, Helson, jeszcze tam, nieważne, nie będę ich wymieniał, to są ci pierwsi bracia, ci najważniejsi w tym drugim rzucie i ich matką biologiczną była ich niania o czym oni się dowiedzieli dopiero jak mieli po bodajże 20 lat. Nigdy nie dowiedzieli się, że kobieta, na którą mówili matka i którą kochali jak matka i ona ich kochała jako dzieci, nie była ich biologiczną matką, a kobieta, która ich po prostu wychowywała, była de facto ich biologiczną matką. Tamte te losy rodzinne są niesamowicie pokręcone i też moim zdaniem mają duży psychologiczny wpływ na to, jak ta rodzina funkcjonowała. Zresztą podobała mi się ta książka, o której rozmawiamy, dlatego że Hickson jest tam niesamowicie szczery w przypadku różnych rozczarowań i resentymentów w stosunku do tego, jak był wychowywany. No tak, myślę, że książka pisana z perspektywy osoby, która nie musi po pierwsze już niczego udowadniać, a po drugie jest po 60 i jest pogodzona w dużej mierze ze swoim losem. Tak, otwiera oczy na wiele faktów, właśnie o tym co powiedziałeś. Ja też nie wiedziałem, że to niańka była jego biologiczną mamą. A jego mama, znaczy kobieta, która oficjalnie była jego mamą, udawała ciąże aż do ostatniego momentu. Potem poszła do szpitala, mm. i następnie przyszła właśnie z Małym Hicksonem. Co ciekawe, Nianka była chyba afrobrazylijką, więc. Miała pochodzenie afrobrazylijskie. Nie wiem, jak to się udało, no ale udało się. W każdym razie, wracając do Twojego pytania o George'a, o tej postaci usuniętej z Panteonu Założycieli, to był prawdopodobnie człowiek, który miał największe doświadczenie, jeżeli chodzi o walki. I to były walki bardzo różnego typu, dlatego że on też przy pomocy jiu bo ani Helio, ani Carlos, ani w ogóle członkowie rodziny Gracie nie mieli wyłączności. Tak jak napomknąłeś, jiu istniało w Brazylii jeszcze zanim rodzina Gracie zaczęła się jiu zajmować. I to nie tylko dlatego, że byli tam judocy, ale również byli też ludzie, którzy zajmowali się jiu już wcześniej, i była tam akademia, w której przez pewien czas Carlos i Helio nawet pracowali. Geo Mori, to jest jego szkoła? Geo Mori był chyba głównym, znaczy był jakby, to była jego linia, on był nauczycielem, natomiast tam zajęcia prowadził Brazylijczyk, którego potem zresztą bracia Gracie w kilku pobili gdzieś w jakimś ciemnym załuku. Jeszcze do tego dojdziemy, bo to jest kilka wątków. Na razie mówimy tak. dużo o przeszłości, ale ja bym chciał, żebyśmy w pewnym momencie się przenieśli do teraźniejszości. Mówimy tyle o tej przeszłości, żeby pokazać, jak ona wpłynęła na to, jak ten sport w Brazylii wygląda obecnie. Dobrze, to już tylko kończę o George'u, czy też Gato Huivo, czyli rudy kot. Jeden z tego pierwszego pokolenia. Greysich, najbardziej doświadczony i najbardziej obity w ringach zawodnik, który został wymazany. Jedna z jest dlatego, że no, brał również udział w walkach ustawianych. Mhm. To znaczy on zawodowo żył z walki i toczył walki zarówno na zasadach Waletudo, czyli wszystko wolno, jak i na zasadach mieszanych. Walczył z bokserami, walczył z judokami, z zapaśnikami, ale jeżeli było trzeba, były potrzebne pieniądze, to również walki były ustawiane. Coś na kształt pro wrestlingu. Jest jeszcze tam taki element, że ty mówisz, że został wygunkowany z tego powodu. To jest wersja, którą kilkukrotnie podawali, ale ja doczytałem w jednym z wywiadów, że chodziło też o to, że George był bardzo niezależny. On zresztą krytykował braci w późniejszych już latach. I Carlos, który chciał być tym szefem rodziny, nie był go w stanie kontrolować. Natomiast Helio, młodszy brat, był w Carlosa zapatrzony jak w obrazek, i stąd między innymi Carlos, jakby jego, wykreował na tego zawodnika rodziny, a wygumkował George'a. Więc myślę, że tu jeden i drugi element miały dużo ze sobą wspólnego. Tak, zresztą ten motyw się powtórzy później w Stanach Zjednoczonych, kiedy to Horion. Dlatego o tym mówię, tak, musiał wygumkować się. do współczesności, Tak. tak. Natomiast z takiego czy innego powodu George rzadko się o nim wspomina, natomiast myślę, że warto mu oddać cześć, bo na pewno miał ogromny wpływ na to, jak później rozwijało się jiu i również MMA. Przejdźmy w takim razie do Carlosa i Helio. Dwóch braci, którzy, jeżeli ktoś zaczynał trenować. Różicu przed laty. Ty dostałeś czarny pas w 2012 roku. Ja byłem przy tym i pamiętam, że wtedy obowiązująca wersja to była taka, że Helio wymyślił Różicu. <noise> Co dziś wiemy, że jest zupełnie nieprawdziwe. No, My wiemy, natomiast myślę, że wiele osób nadal uważa, że Helio i Carlos to są ojcowie założyciele i że to oni wymyślili Różicu, bo ta narracja była powtarzana tak często, również przez członków rodziny Gracie, że no, przeszła do kanonu. To zróbmy tak. Najpierw opowiedz wersję kanoniczną, a później będziemy ją rozkładać na kawałki. I spróbujmy ją streścić dla tych osób, które jednak się tym Żużitsu nie interesują tak bardzo, ale sama historia tej rodziny ich interesuje, czy może zainteresować dzięki tej audycji. Co takiego się stało w tych latach 30., 40., 50., że ta rodzina wybiła się na tym nowym według nich sporcie walki? Oficjalna wersja brzmi następująco. Carlos pobierał nauki u Maedy, który nauczył go tajnych technik jiu -jitsu. Następnie Helio, słaby astmatyk. Obserwując to, w jaki sposób Carlos prowadzi zajęcia, magicznym sposobem nauczył się jujitsu i sam zaczął go nauczać. Obaj stoczyli niezliczoną ilość walk. Byli mistrzami niepokonanymi na zasadach jiu-jitsu, valetudo i wszystkich innych. I następnie wychowali kolejne pokolenia, które to jujitsu już dalej zaniosło w świat. Helio... Jakoby zmodyfikował jujitsu, jak sam mówi w jednym z wywiadów, ten wywiad zresztą można zobaczyć na YouTubie, mówi on w nim, że nie wymyśliłem jiu-jitsu, ale zmodyfikowałem, żeby służyło słabszym. Mhm. Można by długo mówić o tym, jak absurdalne są niektóre z tych stwierdzeń, dość, że powiem, że jeżeli Carlos nauczył się jujitsu od Maedy, a Helio musiał coś do tego dodawać, to znaczy, że Maeda nie był takim mistrzem, jakim chcą członkowie rodziny Gracie, żeby był. Carlos udokumentowanych walk ma chyba dwie, z których jedną zremisował, a drugą przegrał. Mhm. Helio miał tych walk kilkanaście, ale to nie jest tak, że żadnej nie przegrał, było sporo remisów. Ja ale... nawet sobie wypisałem, jeżeli mogę. Helio, jest tych walk, które oficjalnie stoczył, bo jest wiele, o których on twierdzi, że są nieoficjalne i tak dalej. Ale generalnie on walczył zawodowo w latach najpierw 30., później miał przerwę, i później w latach 50., kiedy już był starszym człowiekiem, więc wypisałem je sobie. Jeżeli chodzi o walki na zasadach Żużicu, czyli tylko walk chwytanych, to tych zawodowych miał 10. A jeżeli chodzi o walki wale to miał ich dwie. Czyli tak, wale jedną wygrał, jedną przegrał. Mówmy się, to nie jest <noise> wspaniały rekord, jak no na wojownika, a w rzucu, w którym powinien tak dominować według tego, jak słyszeliśmy wiele razy w historiach rodzinnych, zresztą miał więcej walk, bo 10 miał w latach 30., później miał jeszcze kilka w tych latach 50., no wypisałem sobie ogólne wyniki, więc tak, łączna ilość to jest tak, 6 wygranych, 2 przegrane, 7 remisów, więc znów większości nie przegrał. Można tak na to patrzeć. Ale no nie był dominatorem. Tak, natomiast jedną z głównych zasług rodziny Gracie, jeżeli chodzi o propagowanie jujitsu, był znakomity marketing. I hmm. to zarówno za czasów brazylijskich, czyli za czasów Carlosa i Helio, jak i potem za czasów amerykańskich, kiedy to Horion przenosił na właśnie do Stanów Zjednoczonych. Czyli najstarszy potem... syn Carlosa. Tak, a potem powstało UFC i słynne taśmy Gracie in Action. Ale do tego też dojdziemy. Także ewidentnie ta historia, że tak brzydko powiem, nie trzyma się kupy. Jeżeli wierzyć Pedrejrze, czyli autorowi trzytomowej książki Szokek, przez którą przebrnąłem swego czasu, jest to dosyć żmudna praca, ponieważ ten człowiek poświęcił kilkanaście lat na analizowanie wszystkich możliwych dostępnych archiwalnie informacji z prasy na temat walk, turniejów, jiu-jitsu, boksu i tak i opisał dosyć szczegółowo to, co działo się właśnie w ramach samej rodziny Gracie, jak również jakby w świecie sportów walki tych prawdziwych oraz tych ustawianych. Carlos Gracie to w ogóle jest bardzo ciekawa postać, ponieważ był założycielem sekty, był również oskarżany i bodajże również karany za kontakty seksualne z nieletnimi, to były jego służące. Natomiast najciekawsza moim zdaniem historia to jest to, jak przez bodajże 30 lat korzystał z uprzejmości swojego przyjaciela, który sponsorował ich, całą rodzinę Gracie, który ufundował im akademię, dosłownie kupił im budynek, w którym uczyli jiu -jitsu. A Carlos mówił temu przyjacielowi, że jest medium i pośredniczy między owym przyjacielem a peruwiańskim szamanem i przekazuje mu tego szamana polecenia. Natomiast przyjaźń skończyła się wtedy, kiedy poleceniem było, żeby Carlos, brzydko mówiąc, zapłodnił narzeczoną swojego przyjaciela, co też się stało. On ostatecznie miał chyba z tą narzeczoną, byłą narzeczoną swojego przyjaciela trójkę dzieci. O tym zresztą też pisze Hickson w swojej książce. No i wtedy został pozwany przez swojego przyjaciela do sądu i tam się toczyła jakaś sprawa. To oszustwo go pozwał i tu są dwa wątki. Jeden to jest tak. Jedno z tych dzieci to jest właśnie wspomniana Heila, która w 2008 roku wydała książkę, która wywołała Skandal w rodzinie, ponieważ właśnie wywróciła do góry nogami ten mit, o którym wcześniej mówiłeś, bo wspomniane przez Ciebie czoki wcześniej, jest trzytomową, trudną lekturą, jak sam mówiłeś, bardzo żmudną i mało znaną, szczerze powiedziawszy, poza światem Żrzycu, Natomiast jej książka zatoczyła szeroki krąg, była szeroko dyskutowana, bo ona właśnie wyciągnęła na światło dzienne te różne dziwactwa rodziny. Bardzo, bardzo wiele, więc to jest jeden wątek. A drugi wątek to, co powiedziałeś wcześniej, czyli to, że Santana, bo tak się nazywał ten przyjaciel rodziny. On był bogatym bankierem. Oni zresztą w pewnym momencie założyli spółkę, w której rolą Carlosa było przewidywać, co myślą przeciwnicy biznesowi. ten <laughs> biznes się na tym opierał. Tam naprawdę ten, ten sekciarski klimat jest dość mocny i moglibyśmy też o tym długo rozmawiać. Natomiast ja chciałem tylko jeden wątek tu też wyciągnąć, bo on też nam pomoże trochę porozmawiać o współczesności Żużycu. A mianowicie, że Gracie, kiedy otworzyli swoją szkołę, to przyjmowali do niej tylko majętnych ludzi z Literio. Tam nie miała. Miejsca, żadna forma mieszania się społecznego. Jeżeli ktoś trenował to dlatego, że był szatniarzem, i gdzieś po godzinach, to między innymi waldemar Sentana, znany ich, taki um, przeciwnik w różnych walkach, był właśnie szatniarzem, który później po prostu się trochę zbuntował. No to jest cała samna historia. Tak, bo zresztą chyba sam system nauczania dużiców w tamtych czasach przez Carlosa i Helio, to było kilkadziesiąt, ja nie pamiętam, czy to było 20, czy to było 40 lekcji, głównie indywidualnych, mhm. podczas których uczyli tych właśnie ludzi. Powiedzmy z klasy średniej, plus technik samobrony. Więc jak teraz sobie wyobrażamy, jak wygląda trening Jiu-jitsu czy też Judo, to to były zupełnie inne rzeczy. Tam po prostu były zajęcia jeden na jeden, tak jak powiedziałeś, właśnie z raczej zamożnymi obywatelami brazylijskimi. Tu jednym z ich klientów był Nestor Rodu Marinho. To są właściciele Globo, czyli największej grupy medialnej w Brazylii. Dość powiedzieć, że przytłaczająca większość Brazylijczyków, teraz te liczby się trochę zmieniły, ale pamiętam, że jeszcze na początku XXI wieku 85% Brazylijczyków czerpało swoje podstawowe informacje z serwisu telewizyjnego Globo. W związku z czym on również przyczynił się do tego, że ich różne zwycięstwa były szeroko opisywane w prasie, porażki były przemilczane, bo tak jak mówiłeś, Carlos był mistrzem marketingu i bardzo skutecznie promował to rzucicu, więc mamy cały ten etap do mniej więcej końca lat 50. kiedy oni kreują się na niepokonanych, chociaż już wiemy, że wcale tak nie było, na niepokonanych wojowników. Carlos to w ogóle przez ostatnie 20 lat chyba nawet nie zakładał gi, czyli po polsku Kimona. On już chyba potem zaczął się zajmować głównie ezoteryką. Mhm. dietą Gracich oraz przewidywaniem bioprądów. Zresztą Hickson też o tym pisze w swojej książce, że tamtego dnia nie powinieneś walczyć, bo będziesz miał nisko energii i tak dalej. Także on już został chyba wróżbitą no powiedzmy jeszcze tylko bardzo szybko jedną krótką historię z 51 roku. Masahiko Kimura przyjeżdża do Brazylii, judoka, jeden z najlepszych na świecie ever. Prawda? To jest nie tak, że wtedy w 51. on jeden z najlepszych w historii dochodzi do słynnego pojedynku. Powiedzmy im kilka słów, bo on też dobrze obrazuje to, jak to Riju było odbierane niezgodnie z prawdą. To znaczy, jak pojedynek wyglądał, to myślę, że można sobie odszukać na YouTubie i zobaczyć jak Masahiko Kimura kilkadziesiąt razy rzuca Helio Gracie na materingu, Po czym ostatecznie zakłada mu dźwignię udegarami, którą Brazylijczycy na jego cześć nazwali Kimurą. Kimura twierdził, że po prostu nie chciał zbyt szybko kończyć walki, bo chciał jako zawodowiec dostarczyć publiczności rozrywki. Więc najpierw się troszeczkę z Helio pobawił, następnie, jak już skończył się bawić, tego poddał. A rodzina Gracie sprzedała to jako moralne zwycięstwo, bo Kimura był cięższy, chociaż nie był. Ważony. Tak, tak dużo cięższy <grych> jednak, jakby chcieli to członkowie rodziny Gracie. Poza tym zwycięstwem moralnym było to, że przeciwko tak wielkiemu mistrzowi Helio bronił się tak długo. No, Że był starszy tym, 10 lat. Był starszy, na zasadach Valetudo to w ogóle może by wygrał. To nie jest pierwszy i nie ostatni raz, kiedy porażkę przekuwają członkowie rodziny Greysich w moralne zwycięstwo. Następnie jest jeszcze parę mitów z tym związanych. Można sobie je odszukać w internecie. A mianowicie, że po tej walce Kimura był pod tak dużym wrażeniem umiejętności Helio, że zaprosił go do Królewskiej Akademii Judo, żeby prowadził tam zajęcia. Przede wszystkim nie było żadnej Królewskiej Akademii. Kimura nie miał w ogóle żadnych takich kompetencji, żeby kogokolwiek gdzieś tam zapraszać. A poza tym wcale nie był pod wrażeniem, po prostu pobawił się troszeczkę i następnie skończył walkę. Nie chciałbym, żeby wyszło jako ja, jako reprezentant brazylijskiego jiujicu, że deprecjonuje brazylijskie jiujcu, czy jiujicu w ogóle. Chciałbym tylko pokazać, że ten mit założycielski jest daleki od prawdy, szczególnie jeżeli sięgniemy właśnie tak daleko w przeszłość, jak mówisz, bo potem to, co robili członkowie rodziny Gracie, tacy jak Hoist czy Hickson, to już jest inna sprawa. To porozmawiamy o tym właśnie teraz. Chciałem już skończyć z tą przeszłością dawną, przejdźmy do przeszłości niedawnej, a później już do współczesności. Wspomniałeś Hicksona, czyli znów tego człowieka, o którego książce trochę już sobie tutaj powiedzieliśmy. Jest jeszcze jego starszy brat Horion. Oni obaj są synami Helio, czyli tego, który walczył młodszego brata Carlosa. Obaj są z tymi synami Nianki, o której się dowiedzieli dopiero w wieku dwudziestu paru lat. I Horion jest historią, do której za chwilę dojdziemy, ale zacznijmy od Hicksona. W przeciwieństwie do swojego ojca czy wujka, tu jest wszystko bardzo weryfikowalne. Higson jest postacią, o której możemy chyba dość śmiało powiedzieć, że jest najwybitniejszym zawodnikiem sportu walki w ostatnich kilkudziesięciu latach. No, możemy różnie na to patrzeć, ale jest na pewno człowiekiem, który się sprawdził w praniu, tak bym to powiedział. To nie jest człowiek, który cokolwiek sobie wymyślał, tylko jak już coś robił, to robił to w praktyce. To było bardzo weryfikowane, więc poświęćmy mu trochę uwagi. Tak, ogromny wpływ na Hicksona miał jego tak naprawdę brat cioteczny, Holmes, który był synem Carlosa, ale był wychowywany przez Helio, czyli de facto chowali się w tym samym domu jak bracia. Holz zginął w wypadku na paralotni czy na lotni. I jakby w rodzinie Gracie krąży taka legenda, że to był naprawdę jeden z najbardziej utalentowanych zawodników, reprezentantów w Hickson natomiast był numerem 2, a po śmierci Holsa został numerem 1. Musimy sobie też uświadomić jak Helio i Carlos budowali tę swoją armię. Ich celem było stworzenie właśnie takiej armii zawodników, którzy będą się bili z reprezentantami innych stylów na zasadach valetudo przede wszystkim, ale również w jiu -jitsu, żeby udowadniać, że jiu-jitsu jest najlepsze. I od początku, uczyli właśnie dzieci jiu -Jitsu. te dzieci dorastały w tym klimacie na matach. Mieli różne techniki jakby przyzwyczajania ich do sytuacji stresowych, chociażby to o czym pisze Hickson, że podrzucano małe dzieci wysoko do góry i tak dalej. Także męska część, ale nie tylko członków rodziny Gracie dorastała po prostu wśród jiu-jitsu. I Hickson od momentu kiedy Halls zginął tragicznie przejął na siebie tę rolę bycia numer jeden, a w związku z tym musiał reprezentować rodzinę i na turniejach brazylijski różnicu, a później właśnie waletu do czy w MMA. No i tak jak powiedziałeś to jest rzeczywiście niekwestionowany bohater naszych czasów jeżeli chodzi o sporty walki. Już możemy zobaczyć jego karierę. To już są czasy kiedy to wszystko jest nagrane, jest zresztą film o nim dokumentalny, kiedy on walczy właśnie w Japonii. To są też troszeczkę inne czasy. To były czasy, kiedy Jiu-Jitsu w tej formie nie było znane. MMA, czyli mieszane sztuki walki, czy też waletudo nie były tak popularne na świecie. I to przyczyniło się właśnie do tego sukcesu reprezentantów rodziny Gracie, którzy po prostu szturmem wzięli świat sportu walki. Tak. Może wytłumaczmy jeszcze tylko też tym z naszych słuchaczy, którzy właśnie ze sportami walki nie do końca mają dużo wspólnego, dlaczego akurat znajomość parterowych technik górowała nad bokserami, nad kickbokserami i tak bo myślę, że nie dla wszystkich jest to dość oczywiste. Tak. Zwłaszcza jeżeli to znaczy... oglądają filmy akcji, prawda? To, to zupełnie inaczej wygląda w praktyce. Jasne. To, czym teraz jest brazylijskie jiu to jest powiedzmy 80% walki w parterze. Gdybyśmy mieli zdefiniować w ogóle brazylijskie jiu-jitsu według powiedzmy współczesnej nomenklatury, to ono się składa, walka Składa się z czterech faz. Zaczynamy na stojąco, mamy przeciwnika przewrócić, ominąć jego nogi, czyli jak to mówimy w żargonie przejść jego gardę, bo nogi to są najsilniejsze kończyny, więc musimy ją ominąć, zająć pozycję dominującą, a następnie skończyć przeciwnika przy pomocy techniki kończącej, czyli dźwigni lub duszenia. No a w kontekście MMA, czy mieszanych sztuk walki, ewentualnie też przy pomocy ciosów. I jakby skuteczność brazylijskiego jiu-jitsu dostrzeżono podczas pierwszego UFC zorganizowanego przez Horiona, o którym zaraz może powiemy. I tam Hoyce Gracie, niepozorny, młody człowiek, ani jakoś specjalnie zbudowany, ani nie bardzo groźnie wyglądający. W turnieju pokonał wszystkich swoich przeciwników, dominując zupełnie, sprowadzając ich do parteru, dusząc, dźwigniując itd. I byli to znacznie więksi, ciężsi zawodnicy, którzy całe życie spędzili trenując sztukę walki, ale ten element parterowy brakowało tego elementu parterowego, i stąd jakby sukces brazylijskiego Jiu-jitsu przez lata utrzymujący się na scenie MMA. Wróćmy jeszcze do Hicksona, zanim przejdziemy do samego MMA. Hickson, który zakończył swoją karierę w roku 2000 równo, po 11 walkach zawodowych właśnie w MMA, niepokonany. I po jak sam twierdzi, 400 pojedynkach w jiu one są trudne. To znaczy, no pytanie, jakby, co to znaczy w pojedynkach w jiu -jitsu? bo słyszeliśmy historię również hmm. o Mitsuo Maedzie, który jakoby miał 1200 pojedynków. No pytanie, czy walkę na treningu traktujemy jako walkę sztuk 1? Tak. To być może rzeczywiście wtedy jest 1200. No, trudno zweryfikować żeby te jeszcze dane. zobrazować też naszym słuchaczom. Ja już dziś rano byłem na treningu, już jestem po dwóch sparingach. Przynajmniej po dwóch walkach. A wygrałeś? No nie powiem. Nie mogę, bo słuchałem nas w mojej Nie, nie no wygrałem niestety. Trudno zweryfikować jakby te twierdzenia, że było tych walk 400, czy było ich mhm. tam ileś. Musimy też powiedzieć jeszcze na chwilę, wracając do czasów brazylijskich Hicksona że nie były rzadkością walki na ulicy, przeciwko przedstawicielom innych szkół, przeciwko przedstawicielom innych sportów czy sztuk walki. Nie były rzadkością napady akademii na akademię, gdzie po prostu w 20 czy 30 jechali, wchodzili do dojo i wyzywali na pojedynek instruktora czy asystenta instruktora. Były słynne bójki na plaży. Osobom zainteresowanym są znane animozje między brazylijskim jiu i luta livre. Więc rzeczywiście z dużym prawdopodobieństwem możemy wierzyć Hicksonowi, że stoczył tych walk bardzo wiele i to były walki często właśnie uliczne, z, bez zasad. Natomiast w swojej książce on dosyć dużą wagę przywiązuje do tego, jakby kodu Bushido, do tego, żeby walki były honorowe, jeden na jeden, bez broni. Więc no, myślę, że doświadczenie w takich tego typu walkach miał naprawdę duże. Co potem na pewno przełożyło się również na to, jak reprezentował jiu-jitsu w tudo czy w MMA i o tym, co mówi o samym brazylijskim jiu teraz, że ono jest jednak zupełnie inne niż to, co on ćwiczył i co on reprezentował. Bo jiu z jego czasów miało przede wszystkim sprawdzić się w walkach bez zasad, bez podziału na wagi i bez rund. Zaraz do tej ewolucji jeszcze wrócimy. A teraz opowiedz jeszcze kilka słów o jego starszym bracie Horionie w Stanach Zjednoczonych i o pierwszym UFC, bo to też nas sprowadzi do współczesności Brazylii. W dużym skrócie, Horion, który z wykształcenia jest prawnikiem, wyjechał do Stanów i tam zarejestrował nazwę Gracie Giujitsu. Tak, żeby wszyscy członkowie rodziny, chcąc nauczać Gracie jiu musieli pracować dla niego. Stąd zresztą, tak przynajmniej głosi legenda, stąd się wzięła nazwa Brazylijskie jiu -Jitsu. Bo tak mhm. naprawdę, gdyby nie to, że on zmuszał do pracy dla siebie innych członków rodziny Gracie, to być może do tej pory mielibyśmy do czynienia z Gracie jiu -Jitsu. Zresztą ta nazwa funkcjonuje, jego synowie nadal prowadzą akademię w Torrens i uczą Gracie jiu a nie Brazylijskiego jiu -Jitsu. Więc on został namaszczony, powiedzmy to w ten sposób, przez swojego ojca Helio jako ten, który to jiu-jitsu zabierze do Stanów Zjednoczonych i tam rozpropaguje. I w listopadzie, jeżeli się nie mylę, 1993 roku wspólnie z Art Davy zorganizował pierwsze UFC. Był to turniej i reprezentantem brazylijskiego jiu-jitsu w tym turnieju był Hoyce Gracie, który, tak, jak, który, już powiedzieliśmy, ta, tak. który jak powiedzieliśmy już wygrał. No i zaczęła się wspaniała przygoda świata. Która zaowocowała Mariuszem Pudzianowskim na otwartym polsacie. Musimy <noise> taki przeskok zrobić. Tak, tak, no ale to tak naprawdę troszeczkę tak jest. No bo wszyscy my, którzy trenujemy brazylijskie jiu w zasadzie ja przynajmniej, większość osób, które znam, zainteresowało się brazylijskim jiu-jitsu właśnie dzięki temu, że były jakieś walki w klatce i w tej walce w klatce wyszedł człowiek niepozornie wyglądający w białym kimonie i wszystkich po prostu sprał przy użyciu technik. Które chcieliśmy poznać. Od tamtego czasu wiele się zmieniło, natomiast te pierwsze UFC były bez limitu czasowego, czyli nie było rund. Jest to dosyć istotne, jeżeli chodzi o brazylijskie Jiu i to, co reprezentował na przykład Hickson. Nie było też podziału na wagi. I ilość zasad to nie jest tak, że tam nie było zasad, natomiast ilość zasad była bardzo ograniczona. To znaczy nie można było gryźć, wsadzać palców w oczy, chyba palców do ust i bodajże uderzać w krocze, aczkolwiek. Nie, nie, w krocze można było, bo pamiętam bodajże na drugim UFC, nie pamiętam, który to zawodnik, ale on wygrał walkę w ten sposób, że złapany w taką, jakby gilotynę, czyli to jest... Kto? ktoś go złapał za szyję? Tak, była taka walka, natomiast nie jestem przekonany, czy było to dopuszczalne w tym rulsecie. Natomiast liczba zasad była bardzo ograniczona. Hickson twierdzi, że zakończył karierę w mieszanych sztukach walki właśnie dlatego, że przez to, że teraz są rundy, podział na wagi, nie można w pełni rozwinąć skrzydeł w parterze. Czasami te walki w waletu dotrwały po 20-30 minut, zanim zawodnik brazylijskiego jitsu jak to możemy powiedzieć, podgotował swojego przeciwnika przygotował. Zajął odpowiednią pozycję i ostatecznie skończył walkę. Teraz walki są podzielone na rundy, 3 albo 5 rund. No i w ciągu takiej 5-minutowej rundy nie zawsze jest czas, żeby zastosować brazylijskie jiu -jitsu. Przejdźmy w takim razie do współczesności, bo już przez prawie godzinę rozmawiamy o historii, a to nie jest podcast historyczny, ale takie wprowadzenie było niezbędne, moim zdaniem, dla tego, żeby zrozumieć, czym to brazylijskie Żużicu jest, a ona jest bardzo obecnie na świecie popularne. To jest wciąż sport niszowy, ale w zeszłym miesiącu mieliśmy na przykład Mistrzostwa Polski, w których zresztą po raz kolejny stałeś na podium. Gratuluję. Dziękuję. Ile było startujących? 1700. Tak. W ogóle Mistrzostwa Polski to jest jedna z większych imprez brazylijskiego Żużicu w Europie. Wydaje mi się, że druga największa pod względem ilości zawodników po mistrzostwach Europy, w których startuje kilka tysięcy osób, odbywają się w Lizbonie w styczniu. Także jest to sport bardzo popularny, ale o jego popularności teraz moim zdaniem mniej stanowi MMA, chociaż to jakby był punkt wyjścia. Natomiast duży wpływ na to miało stworzenie najpierw Konfedera Jiu-Jitsu Brasileiro, a potem IBJJF, czyli International Brazilian Jiu-Jitsu Federation, które zostało stworzone w latach 90. przez Carlosa Gracie Jr., czyli Carlinhosa, czyli syna Synem, Carlosa. Co zresztą doprowadziło do konfliktu w ramach rodziny Gracie, bo chociażby Hickson nie zgadza się z może nie zgadza. No, uważa, że to odbiega od tradycji rodziny i jiu-jitsu, które ma służyć do właśnie do MMA i do walki wręcz bez zasad, natomiast Carlinhos założył tę organizację żeby skodyfikować zasady, ustalić jakie są zasady że jest podział na pasy, że walka trwa tyle i tyle, co wolno, czego nie wolno wyeliminował uderzenia i stworzył z tego sport, który w tej chwili może ćwiczyć w zasadzie każdy, nie jest to sport szczególnie brutalny Nastąpiło coś w dużym skrócie, co zrobił Kano z judo, czyli wyeliminował techniki niebezpieczne. I tutaj tak samo, mamy mało technik potencjalnie niebezpiecznych i mamy podział na pasy, co moim zdaniem ma bardzo duży wpływ na popularność tego sportu. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście stopień zaawansowania jest wyrażony kolorem pasa. Natomiast w czasie zawodów brazylijskiego jiu-jitsu na zasadach IBJJF, jest oprócz podziału na wagi i też kategorie wiekowe, jest również podział na pasy, czyli osoby z białym pasem, które załóżmy ćwiczą rok czy dwa, walczą z osobami, które ćwiczą tak samo. W judo jest troszkę inaczej. W judo jak się startuje w zawodach, chyba że to są zawody pierwszego kroku, no to wszyscy startują razem, mają czarne pasy i jak trafi się tam jakiś człowiek, który ćwiczy rok, szanse ma małe. Natomiast w brazylijskim jitsu można być mistrzem Polski białych pasów, nie trzeba tego dodawać, medal jest, natomiast można być mistrzem nie Polski białych pasów walcząc z osobami na podobnym poziomie, co moim zdaniem ma bardzo pozytywny wpływ właśnie na rozwój i popularności tej dyscypliny. Jeszcze chciałem porozmawiać o Samym jiu-jitsu pod koniec naszej rozmowy, ale wróćmy do Brazylii. Porozmawiajmy o współczesności, o tym, jak się zmieniał ten sport. Ja sięgnąłem do archiwów prasy brazylijskiej. Od połowy lat 50. prasa w Rio przyznawała wyróżnienia najlepszym sportowcom. Tych kategorii było kilkadziesiąt. Oni przyznawali wyróżnienia nawet ping-pongistom. Nigdy nie dostał tego wyróżnienia nic z rodziny Gracie. Ten sport, czy sport walki, czy sztuka walki, z zależności jak na ją spojrzymy, w jakim okresie. W zasadzie był poza Rio i niektórymi częściami São Paulo praktycznie nieznany. Ja mam taką osobistą historię. W 2008 roku byłem na ślubie mojego kuzyna w Kurytybie na południu Brazylii, bo mam tam rodzinę, policzałem na ślub. I chciałem z moimi starszymi kuzynami trochę też porozmawiać właśnie o sportach walki. Między innymi dlatego, że oni mieszkają dosłownie obok Tutti Box, czyli takiego miejsce, gdzie jak ktoś się interesuje MMA, to była kuźnia morderców w pierwszej dekadzie XXI wieku i bardzo mnie to interesowało. I oni. O tym, że nie za dużo wiedzieli, szczerze powiedziawszy. Teraz to mam wrażenie, że się bardzo zmieniło. Jest mnóstwo akademii. W São Paulo jest. No, można wybierać i wybierać. Sam tam trenowałem i nie miałem najmniejszego problemu, żeby znaleźć akademię blisko miejsca, gdzie akurat mieszkałem. Zmierzam tylko z tą opowieścią do tego, czy z Twoich doświadczeń, też jeździłeś do Brazylii, też tam trenowałeś, czy to nie jest trochę tak, że dopiero popularność zagraniczna, międzynarodowa, sprawiła, że Brazylijczycy rozpoznali coś takiego jak brazylijskie jujitsu, bo ja mam takie właśnie wrażenie, że w tym 2008 roku jeszcze nie do końca wiedzieli o czym ja mówię, a już w 2021 praktycznie każdy z grubsza wie o co chodzi i Netflix zainwestuje pieniądze w tego Hicksona. Trudno mi powiedzieć dokładnie, w którym momencie ta popularność wzrosła. To, co powiedzieliśmy historycznie, na pewno ma jakieś znaczenie. To znaczy to, że była to sztuka samobrony, uczona na prywatnych lekcjach osoby, które było na to stać. Zupełnie inaczej niż na przykład było z Capuairą, która była historycznie raczej sztuką walki najpierw niewolników, potem ludzi raczej z niższych warstw społecznych. Do tego dochodzi również, no niestety dochodzą wybryki rodziny Gracie, którzy momentami i mówię to z pełną świadomością zachowywali się jak gangsterzy napadli tak jak mówiłem na właściciela Akademii robili inwazje innych Akademii no i generalnie myślę że nie każdy chciał się identyfikować z tego typu sportem Potem, kiedy ta popularność zaczęła wzrastać, myślę, że na pewno miało to duży wpływ na to, jak to jest postrzegane w tej chwili w Brazylii, no bo każdy Brazylijczyk może być dumny z tego, że jego sport jest znany na całym świecie, że są Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa panamerykańskie i tak dalej, i że nawet Japończycy trenują brazylijskie jiu-jitsu. Ja nawet przygotowując się do tego programu rozmawiałem ze znajomymi z Brazylii, i kiedyś zawodnicy brazylijskiego jiu-jitsu byli momentami kojarzeni z właśnie z wybrykami na ulicy jako dzieci w miarę bogatych rodziców, bo jiu-jitsu jeszcze do niedawna było raczej dla klasy średniej, żeby móc sobie pozwolić na, na treningi jiu-jitsu trzeba po prostu było za to zapłacić wcale niemało, a Brazylia jest krajem mocno rozwarstwionym ekonomicznie i ci reprezentanci brazylijskiego jujitsu rozrabiali po prostu na ulicach wdając się w bójki. Co nie zachęcało, myślę, takich zwykłych obywateli do trenowania. Na pewno popularność MMA, ale zaryzykowałbym powiedzenie, że jednak ta usportowiona wersja na zasadach CBJJ czy IBJJF wpłynęła na popularność Jiu-jitsu. Jiu-jitsu jest też razem z Judo, znaczy Judo w ogóle zawsze było popularne w Brazylii. Mają olimpijczyków. I myślę, że to wszystko razem wzięte doprowadziło do sytuacji, którą mamy teraz, czyli brazylijczycy chętnie trenują, trenują dzieci, są projekty takie społeczne w fawelach, gdzie po prostu znajduje się sponsorów, którzy kupują dzieciakom kimona i jacyś tam znani zawodnicy czy trenerzy prowadzą tam zajęcia bezpłatnie. Zresztą z na przykład wywodzi się jeden z najlepszych zawodników wszechczasów, czyli Terere, mhm, Który ma zresztą też tragiczną historię osobistą, prawda? Wiem, no, czy... Tak, on tam miał duże problemy z narkotykami, potem wynikające z tych problemów problemy ze zdrowiem. Tak. Natomiast takich projektów jest coraz więcej, zarówno jeżeli chodzi o jujitsu, jak i judo. Ja jak byłem w Brazylii w 2005, to możliwości trenowania w dużych miastach były spore. Myślę, że też w dużej mierze dlatego, że bardzo chętnie witano gringos, którzy przywozili dolary i można było ich czatrzewać w dolarach za tajne techniki brazylijskiego dżódżiców w Brazylii. Tu chciałem się odnieść też do tego, co mówiłeś o przemocy, dlatego jak mieliśmy tą część historyczną, to mówiłem, że będzie wiele części, które będą do współczesności nas przynosić. Ta przemoc rodziny Gracie, oni byli normalnie aresztowani, były zresztą też zeznania spadane przed policją, które możemy dziś przeczytać, między innymi dzięki temu, że one są w archiwach. Wiemy, że na przykład Helio Gracie, jak atakował przeciwników, to robił to z jakimś metalowym prętem w ręce. Tak, Tam... Raz zostali nawet zwolnieni chyba z aresztu dzięki swoim znajomościom wśród dyktatorów, bo wtedy... Tak. tak, jak może część ze słuchaczy wie, w Brazylii była po prostu dyktatura wojskowa a rodzina Greysich była ustawiona. Była dość dobrze ustawiona. Chociaż tu jakby ten wątek z dyktaturą chciałem zostawić, bo on w ogóle też jest bardzo ciekawy z Hobsonem, który teraz piewcy dyktatury Bolsonaro nadał czarny pas, mimo że sam był wcześniej przez tę samą dyktaturę torturowany. Tam jest dużo wątków i nie chciałbym się aż tak bardzo w to wgłębiać. Natomiast chciałem się odnieść jeszcze do tej przemocy, bo to jest kolejna rzecz, która mnie uderzyła, jak byłem wtedy na tym ślubie, że większość osób nie wiedziała, co to jest jujitsu. Ale jeżeli już ktoś wiedział, to był bardzo negatywnie nastawiony. Bo moja rodzina jest raczej taka albo lepiej ustawiona, albo ci, którzy z tej części lepiej ustawieni nie są, to mają takie aspiracje. I to się biało między innymi z tego, o czym powiedziałeś, te rozruby w Rio, tak zwane Peach Boys, czyli od Pitbula. Tak, czyli um, bananowe dzieci z tak. pitbulami, tak? I bananowe dzieci są. z pitbulami, z kalafiorami, czyli to jest mhm. kontuzja małżowiny łóżnej, po której można poznać zapaśników i tak. Chociaż nie wszyscy mają, jak patrzę na Ciebie, to tak. No, na ulicy ja do... mam zakaz, ja muszę nosić ochraniacz, bo żona mnie wyrzuci z domu. No, ja zacząłem trenować równo 10 lat temu i do tej pory nie mam ani jednego kalafiora, w związku z czym nie można poznać, natomiast do czego zmierzam, sięgnąłem do archiwów prasy brazylijskiej. Szczególnie sięgnąłem do magazynu Weża, którego bardzo lubię zaglądać, ponieważ z reguły jest tak, że jak weża coś opisuje w skandalicznym tonie, to jest na odwrót. Więc bardzo lubię sobie zaglądać do tego, co pisali przed laty. To jest taki tygodnik brazylijski, który w tej chwili ma 450 tysięcy nakładu egzemplarzy, w związku z czym to jest bardzo dużo, a w latach 90 miał jeszcze więcej i przeczytałem sobie artykuł z 99 roku, który się nazywa A Kultura Du Tapin, czyli w tłumaczeniu na polski Kultura Klepania. Mhm. Klepanie, ponieważ w Żużicu, przez klepnięcie w matę, sygnalizujemy, że się poddajemy, kiedy ktoś nas dusi albo zakłada nam dźwignię. Ale paradoksalnie po polsku ten artykuł ma jeszcze śmieszniejszy tytuł, bo tu ewidentnie chodzi o klepanie, czyli o bicie ludzi. I oni w tym artykule piszą o tym, jak to właśnie młodzi depsi Żużicu, których można poznać po tych uszach, jak rozpoznać napastnika no, po uszach, że oni już są właśnie bezkarni, biją ludzi i tak dalej. I te medialne obrazy tego Żużicu były bardzo silne w tamtym czasie, że to są huligani, że to są i tak dalej. Zrobiłem fast forward do roku 2008, 10 lat po tym artykule weża, i w tym samym magazynie jest już z kolei artykuł zatytułowany o Fabulusu Gracie, czyli o wspaniały Gracie, To jest artykuł o helio. Mhm. To jest moim zdaniem ten moment przełomowy, kiedy oni nagle zaczynają pisać bardzo dobrze o tym żużicu, i mało tego, znalazłem jeszcze artykuł z 2014, czyli stosunkowo niedawno powiedzmy, tak? 6 lat temu, 7 lat temu, gdzie dziennikarka tego samego magazynu pisze o żużicu, że Trenuję sobie żużicu, żeby utrzymać linię. Zmierzam do tego, czy Twoim zdaniem to rzużycicu z tej takiej formy walki bez zasad, bez podziału czasowego, gdzie pokonasz każdego przeciwnika, gdzie rzucasz wyzwanie i tak dalej, tak przynajmniej o tym mówiono, no jak już pokazaliśmy różnie, z tym bywało, ale generalnie jest to bardzo skuteczny sport walki. Czy on nie stał się w Brazylii teraz jednak? po prostu taką formą spędzenia czasu jak granie w piłkę? Czy nie został obdarty z tej formuły walki? Myślę, że został obdarty z formuły walki, ale jakby w dużej mierze właśnie przez stworzenie systemu zasad takich jak IBJJF, czyli tej International Brazilian Jiu-Jitsu Federation. I myślę, że to jest w sumie podobna historia, jaką przeszło Giurico, a potem Judo w Japonii, czyli ze stylu bardzo agresywnego, nastawionego na, na walkę wręcz i brutalne wyeliminowanie przeciwnika. Stworzono Judo, które teraz no, jest w programie szkolnym czy w Japonii, czy we Francji, jest bardzo popularne. Również w Polsce bardzo dużo dzieci ćwiczy Judo. Myślę, że właśnie przez to złagodzenie zasad, oddzielenie tego troszeczkę od MMA. To wpłynęło pozytywnie na popularyzację. Czy zmiękczyło to w cudzysłowie samą sztukę walki? Na pewno, ale dzięki temu ćwiczy ją więcej osób, jest bardziej popularna. A jeżeli ktoś będzie chciał dalej robić karierę w mieszanych sztukach walki, no to takie kluby też są i wtedy to jiu-jitsu trzeba troszeczkę zmodyfikować. Natomiast no nadal jest to samo jiu-jitsu i nie ma w zasadzie teraz zawodnika mieszanych sztuk walki, czyli MMA, który nie trenowałby jiu-jitsu przynajmniej po to, żeby umieć się przed tym, że jiu-jitsu w klatce czy w oktagonie obronić. Jeżeli chodzi o tę złą famę jiu kiedyś versus teraz popularność jego, to myślę, że to samo było z kickboxingiem czy z MMA w Polsce. Jak zobaczymy film Latkowskiego na temat tak. MMA, no to można by pomyśleć, że trenujący MMA to są zbiry, bandziory, kibole i przestępcy. No, rzeczywistość jest inna, wystarczy porozmawiać z zawodnikami MMA takimi jak, nie wiem, Mateusz Gamrot czy Marcin Helcz, Zobaczy, zobaczyć, że to są po prostu sportowcy, którzy wybrali Mocny sport, ale jednak są to normalni, często kulturalni ludzie. Także to chyba jest normalny proces i to bardzo dobrze dla rozwoju jiu że trenują i dzieci, i trenują kobiety, gdyż jest to sport bardzo wszechstronny, nadal wciąż skuteczny, a jednak przez wprowadzenie pewnych zasad minimalizuje się te kontuzje. Urazy, które na pewno miały miejsce dużo częściej w czasach Hicksona czy właśnie historycznych czasach Giurisicus w Brazylii. A czy nie uważasz, że doszło też do paradoksalnej sytuacji, że najlepsze brazylijskie Giuritsu nie jest już w Brazylii? Żeby wytłumaczyć, znów tym, którzy nas słuchają i którzy nie trenują tego sportu. Ja mam takie zdanie. Może Ty masz inne, może jednak moja wizja jest nie do końca kompletna. Ale gdybym był czynnym zawodnikiem, bo trenuję sobie rekreacyjnie, ale gdybym chciał startować w zawodach, osiągać sukcesy w tym sporcie i rozwijać się w nim, musiałbym wyjechać za granicę, żeby to robić. Bo kiedyś rozmawiałem z Kamilem Umińskim, czyli znów dla tych osób, które nas słuchają i nie wiedzą, kto to jest. Jest to zawodnik, teraz już trener, właściciel klubu Aligatorec w Warszawie, który kiedyś startował najczęściej z Polaków w ADCC, czyli takiej najbardziej wymagającej formie sportów chwytanych na świecie. I on mi powiedział, to już było kilka lat temu, takie zdanie, że no jak w Polsce chce trenować na wysokim poziomie, to musi jeździć do Trójmiasta, musi jeździć do Krakowa, musi jeździć do Poznania. A jak jest w San Paulo, to na jednej sali trenuje 15 mistrzów świata. I to, że to jest zupełnie inny poziom. Tak było, wydaje mi się, kiedyś. Teraz jak popatrzymy na najlepszych Brazylijczyków na topie... Lub nawet nie Brazylijczyków, bo też ta dominacja brazylijska, mam wrażenie, że zaczyna topnieć, chociaż jeszcze nie stopniała. Ale nawet jeżeli patrzymy na Brazylijczyków, to oni trenują głównie w Stanach Zjednoczonych. Przede wszystkim w Kalifornii, chociaż nie tylko. Niektórzy są też w Europie, tak? Mamy w Europie całkiem silną scenę, czy to w Wielkiej Brytanii, czy to w krajach skandynawskich, czy trochę mniej znanej, wydaje mi się, w Polsce, Francji, która też jest na bardzo wysokim poziomie. Więc czy nie sądzisz, że ta wielka popularyzacja żużlicu, która sprawiła, że ono jest akceptowane w swojej ojczyźnie i rozpoznawane w swojej ojczyźnie, co jeszcze w latach 90 nie miało miejsca, czy równocześnie nie sprawiła, że teraz to, o czym wspominałeś sam wcześniej, czyli wyjazdy na żużlicu do Brazylii, to są tak naprawdę bardziej wyjazdy turystyczne, żeby przyjechać do tej Mekki, wydać trochę pieniędzy, poczuć się wspaniale, bo takie fajne Rio i trenujemy tutaj z Brazylijczykami jest strasznie gorąco, ale... No nie przekłada się to na efekty sportowe? To jest dosyć trudne i złożone pytanie. Na pewno zawodnicy i trenerzy w dużej mierze jadą tam, gdzie są pieniądze. Brazylia jest ekonomicznie dużo niżej niż Stany Zjednoczone, i to tłumaczy odpływ talentu do Stanów Zjednoczonych. Rzeczywiście, duża część topowych zawodników i trenerów przeniosła się do USA. Kalifornia, pewnie dlatego, że jest tam podobny klimat. Brazylijczycy lubią, jak jest ciepło i słonecznie. Więc rzeczywiście, być może teraz jest tak, że jeżeli chcemy potrenować na najwyższym poziomie. To lepiej będzie w Akademii Braci Mendes, czy lepiej będzie w tej chwili w Teksasie, a wcześniej u Henzo Gracie w Nowym Jorku. A braci Mendes, o których wspominałeś wcześniej, to Kalifornia. Tak. To, czy więcej mistrzów brazylijskiego jiu mistrzów świata, będzie pochodziło ze Stanów Zjednoczonych czy z Brazylii. To też nie daje nam obrazu tego, jak dużo i na jakim poziomie ćwiczy się w obu krajach, dlatego że Mistrzostwa Świata są organizowane w Stanach. Nie każdy Brazylijczyk może sobie do tych Stanów pojechać, żeby w tych zawodach wziąć udział, zarówno ze względu na warunki ekonomiczne, jak i na wizę. Więc gdyby Mistrzostwa Świata były organizowane w Brazylii, no to może byłoby inaczej. Natomiast coraz więcej rzeczywiście mamy zawodników na topowym światowym poziomie, którzy nie pochodzą z Brazylii, albo jeśli pochodzą z Brazylii, to mieszkają właśnie w Stanach Zjednoczonych i rzadziej w Europie. Znowu, jeżeli popatrzymy na mapę Europy, to najwięcej topowych zawodników znalazło się w Wielkiej Brytanii. Nie bez wpływu jest to, że tam zarabia się w funtach, prawda? Więc trudno oczekiwać, żeby topowi zawodnicy brazylijskiego rzucicu przyjeżdżali zarabiać pieniądze do Polski. I tutaj chciałbym mały disclaimer. Polska na mapie europejskiego jiu stoi bardzo, bardzo wysoko. Mamy zawodników takich na przykład Adam Wardziński, który regularnie bije się z najlepszymi zawodnikami na świecie i zdobywa medale na Panamsach czy na Mistrzostwach Świata, więc myślę, że nie mamy się czego wstydzić i myślę, że mechanizm nastąpi taki jak... W innych sportach, na przykład judo, kiedy Japończycy kiedyś nadal są chyba numerem jeden, ale Francuzi wcale im nie ustępują. I Rosjanie, i reprezentanci dawnych krajów Związku Radzieckiego. Także jest to sport dosyć młody, no bo jeżeli IBJJF, czyli ta największa organizacja brazylijskiego judo, powstała w 1994 roku, no to mówimy o 20 czy 30 latach tego sportu. Za 50 lat ta mapa światowa będzie wyglądała zupełnie inaczej. Ale odpowiadając na twoje pytanie pokrótce, wydaje mi się, że tak, że teraz lepiej jest pojechać do Stanów, gdyż jest tam więcej topowych zawodników i trenerów. Czy talent pool tak zwany, tych takiego narybku młodego jest większy w Brazylii, to trudno powiedzieć. Natomiast prawdopodobnie znaczna część Brazylijczyków, którzy odnoszą jakieś sukcesy, prędzej czy później będzie chciała wyjechać do Stanów i tam zarabiać w dolarach, a nie w realach. Odnieśmy się jeszcze na sekundę do judo. To też jest wątek, który podnosiłeś, że bardzo szybko stało się sportem olimpijskim, co też miało wpływ na jego popularyzację na świecie. Sporty olimpijskie jednak cieszą się wielką estymą. Czy brazylijski żyjcu miałoby kiedykolwiek szansę stać się sportem olimpijskim? Pytam, dlatego, bo też znów w przeszłość, to o czym mówiliśmy. Konflikty wewnątrz rodziny Gracie były od zawsze o najróżniejsze rzeczy, my tylko dotknęliśmy góry lodowej, tam jest znacznie ta ta, więcej. Tak, bardzo delikatnie po powierzchni. Natomiast same też konflikty w łonie Żużicu, te o których też wspominałeś, najazdy na poszczególne akademie, bójki w 20 osób. To wszystko, ten sport wbrew temu, jaką ma teraz opinię, ponieważ dodajmy jeszcze jedną rzecz. Taki Żużicu lifestyle, o którym się mówi od 10 lat, z surfingiem bardzo mocno połączony, który surfing też ma taką stronę bardzo fliktową, o której też mało kto wie, zwłaszcza na Hawajach. Tak, 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 to znaczy bójki wśród surferów, obrona, terytorium, tak. to chyba nie jest żadna tajemnica. Co ciekawe, właśnie bardzo dużo reprezentantów brazylijskiego jiu również surfuje. I na odwrót, dużo surferów trenuje jiu-jitsu. Tak, i są nawet chyba surfingowe zawody czarnych pasów jiu <laughs> No tak, natomiast zmierzam do tego, że jiu-jitsu lifestyle, który się dzisiaj przedstawia, który jest bardzo fajny, tak, mhm. że wszyscy jesteśmy kolegami, zbijamy sobie piątki, że tutaj no jest taki mellow klimat, mówiąc z, z angielskiego. To nie odzwierciedla tego, tym, tym tożużicu przez większość swojej historii było, czyli konfliktowego charakteru jednak tej walki, właśnie bardzo dużej plemienności jeszcze. O, takie słowo kreonci, które oznacza kogoś, kto zmienia klub, i jest traktowany z pogardą, z wrogością i tak dalej. Chyba trochę już mniej. W Polsce raczej nigdy, jak mi się wydaje, nie podchodzono do tego z dużą rygorystycznością. Natomiast w Brazylii była to gruba rzecz i kryjąci byli naprawdę prześladowani. Dlaczego do tego zmierzam? Czy w związku z tymi wszystkimi podziałami w tym świecie Żydzu jest szansa na to, o czym marzy wielu jego reprezentantów, żeby to kiedyś był sport olimpijski, czy to już przez tyle lat podejmowania prób jednak wskazuje na to, że nie ma o czym marzyć? Jako reprezentant brazylijskiego jiu-jitsu, trener i czasem jeszcze też zawodnik i osoba, która w zasadzie 20 lat się zajmuje tym sportem i który kocham i który uważam za wspaniałą formę zarówno walki, jak i spędzania wolnego czasu, jak i sport i rozwój wszechstronny, przepraszam jednocześnie wszystkich, którzy się zajmują brazylijskim jiu-jitsu. Ja osobiście nie wierzę, że jiu -jitsu ma kiedykolwiek szansę być na olimpiadzie. I nie chodzi tutaj o konflikty w ramach drużicu, czy też o to, że IBJJF to tak naprawdę jest prywatna organizacja for profit. Mm -hmm. Czyli nie jest to związek sportowy, taki jak, na przykład, polski związek zapaśniczy, czy United World Wrestling, do którego polski związek zapaśniczy należy. Tylko jest to prywatna organizacja, którą steruje w taki czy inny sposób Carmius Gracie. Ona jest bardzo for-profit, dodajmy. Ona jest bardzo for-profit, no bo jeżeli wpisowe na mistrzostwach Europy, w których biorą udział, nie wiem, 4000 zawodników wpisowe kosztuje, na przykład, 120 dolarów, no to jest to całkiem dobry profit. Ale tak jak powiedziałem, IBJJF przyczyniło się do rozwoju sportu i nie chcę tutaj hejtować, Chciałbym powiedzieć tylko tyle, że moim zdaniem, jiu które świetnie się trenuje i każdy, kto był na macie, prawie każdy poświadczy, że jest to coś bardzo fajnego, jest jednocześnie sportem mało widowiskowym. Szczególnie w swojej formule w kimonach, bo może część słuchaczy nie wie, że można startować w różnych formułach w ramach brazylijskiego jiu można startować w kimonach i można startować bez, i to jest taki główny podział. Są różne organizacje, różne zasady, natomiast generalnie taki główny podział to jest na kimona i bez. Ta wersja bez kimon jest bardziej efektowna, bo akcja się dzieje po prostu szybciej. Natomiast mało kto chce oglądać dwóch mężczyzn czy dwie kobiety, które przez 10 minut tarzają się po ziemi, bo większość osób tego po prostu nie rozumie, nie rozumie co się dzieje, a jest to na tyle mało widowiskowe, że szanse na to, żeby Drużyciu było kiedykolwiek na Olimpiadzie są moim zdaniem bliskie zera. Wystarczy popatrzeć na to, co stało się z Judo, w jaki sposób Judo zostało i jest cały czas pozbawiane kolejnych technik, czyli np. łapania nóg, albo robienia tego czy tamtego, czy podnoszenia do stójki. Wszystko po to, żeby ta dyscyplina była jak najbardziej widowiskowa, czyli wysokie rzuty o dużej amplitudzie, gdzie uderzamy przeciwnikiem o matę, aż po prostu słychać na trybunach. To rozumieją nawet ludzie, którzy judo się nie interesują, więc może to oglądać szersza publika. Natomiast, żeby oglądać jiu trzeba się tym interesować, trzeba rozumieć, co się dzieje. I w związku z tym, niestety, abstrahując od wszystkich innych problemów, które jiu może napotkać, myślę, że niestety szanse na Olimpiadę są bliskie za. Ostatnia kwestia, chciałem wrócić do MMA, które znów. Tylko liźniliśmy w tej rozmowie. Możemy można by bardzo długo rozmawiać o właśnie walkach w to można by rozmawiać o tym, co było w Japonii przed de facto podstaniem MMA, można by rozmawiać też o Związku Radzieckim. Tam też pierwsze walki, które możemy jeszcze oglądać na YouTube z początku lat 90. One mniej więcej równo się odbywają z UFC na trochę innych zasadach, ale. To, co mamy dziś, jak wspomniany Mariusz Piedzionowski w Otwartym Polsacie swojego czasu, Federacja KSW i tak dalej, to, że Polska jest też moim zdaniem fenomenem na mapie europejskiej, nie ma drugiego kraju w Europie, gdzie tak wiele osób by znało MMA. Mówię o przypadkowych kibicach, prawda? Nawet nie o ludziach trenujących czy zainteresowanych. To wszystko się bierze z tego 1 listopada 93, kiedy rodzina Gracie stworzyła UFC jako formę promocji swojej sztuki walki, kiedy ten hoist Gracie, malutki i tak dalej, faktycznie dominował ludzi i tak dalej. I robimy przeskok z 1993 do 2021 roku, jesteśmy w zupełnie innym świecie. Nikt w rodzinie Gracie nie odnosi już sukcesów w MMA, takich realnych sukcesów. Może Kron Gracie, czyli syn Hicksona, mógłby, ale trochę chyba za późno zaczął. Mimo, że jest niezwykle utalentowanym zawodnikiem i tak dalej, to też jest cała osobna historia, nie będziemy tu wchodzić w szczegóły aż tak bardzo. Natomiast dawniej wystarczyło być mistrzem parteru, żeby... Rozkładać tych bokserów, kickboxerów i tak dalej. Zapaśnicy stanowili problem, wiadomo. Dziś praktycznie nie mamy nikogo, kto wywodzi się w prostej linii z Żużicu i jest mistrzem, albo jest na mistrzowskim poziomie. Jest bardzo mało takich osób. Jest kilka, ale w ogóle zawodników jest ich bardzo mało. I czy Twoim zdaniem to pokazuje siłę Żużicu, że wszyscy już je trenują, więc wszyscy je znają, czy to obnaża też braki tej formy? To znaczy, że ona jednak jest, jest niewystarczalna w momencie, właśnie, w którym ludzie wiedzą, jak po prostu ją anulować, tak bym to powiedział. Czyli nawet nie wdają się w wymiany w tym parterze jakieś aktywne, tylko po prostu zamykają się w taki sposób, żeby nie można było im nic zrobić. Sędzia podnosi to do góry i walczymy inaczej. Więc to już taka wisienka na torcie. Czy ten sport, który wypromował to brazylijskie rzutisko, równocześnie sprawił, że ono. Zamknęło się w tej wersji sportowej, o której dużo teraz opowiadałeś, a w tej wersji najbardziej zbliżonej do realnej walki, chociaż oczywiście podział na rundy, wagi i tak dalej sprawia, że nie jest to realna walka, ale najbardziej zbliżonej, że tam su przestało odnosić sukcesy, czy patrzysz na to zupełnie inaczej? To jest bardzo, bardzo złożone pytanie. Myślę, że o sile brazylijskiego jiu-jitsu świadczy to, że wydaje mi się, że nie ma zawodników, a w każdym razie na pewno nie ma zawodników MMA odnoszących sukcesy na wysokim poziomie, którzy nie trenują jiu -jitsu. Więc bez jiu nie ma MMA. Natomiast, czy samo jiu-jitsu wystarczy, żeby odnosić sukcesy w MMA? Na pewno nie. Także trzeba trenować wszystko. MMA stało się już od jakiegoś czasu jest niezależnym sportem. To nie jest tak, że ktoś jest kickboxerem i zaczyna startować w MMA. To się skończyło, podejrzewam, w latach 90., kiedy UFC było sprzedawane jako konfrontacja różnych stylów i pokazanie, że ten styl jest lepszy od tamtego. Teraz nie ma już stylów. Teraz każdy ćwiczy elementy zapasów, elementy boksu, elementy Muay Thai i elementy brazylijskiego jiu-jitsu. I moim zdaniem to świadczy o jego sile. Natomiast faktycznie. Bardzo mało jest zawodników, którzy wywodzą się z brazylijskiego jiu i osiągają sukces. Natomiast nadal jest takich zawodników trochę i większość tych zawodników, którzy są naprawdę na wysokim poziomie, to są ludzie, którzy mają czarne pasy w brazylijskim jiu -jitsu. I czy będziemy mówili o Jacare, czyli Ronaldo Souza, czy Damian Maja, czy o braciach Diaz, czy teraz wschodzącej gwieździe Oliveira, Charles Oliveira, czy też, może powiedzmy o kobietach, jest Mackenzie Dern, prawda? To są zawodnicy właśnie brazylijskie od jujitsu, którzy sobie radzą całkiem nieźle w MMA. Natomiast teraz po prostu trzeba trenować wszystko, ale tak jak powiedziałem, nie ma zawodnika mieszanych sztuk walki czy MMA, który nie ma chociażby podstawowej wiedzy na temat tego, jak używać jiu czy też catch wrestlingu, bo to jest, myślę, rozmowa na osobny odcinek. Mm -hmm. Catch wrestling jako osobna odnoga takiej walki grapplingowej z chwytami w parterze, której reprezentantem byłby chociażby Kazushi Sakuraba, The Gracie Hunter. Tak, dlatego, że pokonał kilku członków tej rodziny w czasie, kiedy jeszcze mit był żywy, dodajmy. Tak, i to często pokonywał ich przy pomocy technik grapplingowych. Mm -hmm. Natomiast no, jiu trzeba trenować jeżeli chce się osiągać sukcesy w MMA. W związku z tym uważam, że to jest raczej dowód na to, że jest to sport nieodzowny i świadczy o jego sile. Ale coraz częściej widać różnicę między tym, jak się trenuje jujitsu pod mieszane sztuki walki, gdzie można uderzać i między tym sportowym jiu-jitsu w formule IBJJF czy ADCC. Zakończmy na tym. Dodam jeszcze na sam koniec tylko, że w tym filmie planowanym przez Netflix, gdzie w roli Hicksona się będzie wcielał znany aktor telenowelowy, on jest posiadaczem czarnego pasa w życiu. To też jest kolejny dowód na to, jak ono jednak weszło do tego mainstreamu w Brazylii po tych latach kojarzenia z wszystkim, co najgorsze. Mało tego, wiem też, że sędzia aktualny sędzia sądu najwyższego, przewodniczący prezes sądu najwyższego ma korelowy pas, czyli to znaczy, że trenuje ponad 40 lat, bo tylko dla tych, którzy 40 lat trenują, można taki pas nadać. Więc to jest taka wisienka na torcie i jeszcze, szczerze bym chciał polecić tę książkę, powtórzę, Oddychaj. Życie w stanie flow. Hickson Gracie jest podany jako autor, to się pisze przez R, to też jest ważne, Rickson, tam cała rodzina miała imiona, na... no ja już nie będę się w to wkręcał. Natomiast polecam tę książkę nie tylko fanom sportu, ona jest zaskakująco lepsza od tego, co się spodziewałem przed lekturą i myślę, że wiele osób może dużo z niej wyciągnąć. Ja myślę, że to jest po prostu książka o, o życiu, które niestety często płata nam figle i nie wszystko idzie po nasze myśli nawet jeżeli ktoś jest taką gwiazdą MMA czy jiu-jitsu jak Higson Gracie są rzeczy które po prostu są poza naszą kontrolą tak i ja, nie wiem jak ty, ale ja czekam na ten film na Netflixie, mam nadzieję, że będzie ciekawy, już tam słyszałem zapowiedzi, jak to mniej więcej ma wyglądać scenariuszowo, więc to nie będzie tylko Higsonia, ale tam będzie też grubsza historia społeczna o Brazylii, w związku z czym czekam na to z utęsknieniem, jeszcze myślę, że ze dwa no lata ja sobie to poczekamy. Filmami może być różnie, natomiast na pewno fajne jest to, że to się przyczyni, myślę, jeszcze do popularyzacji tego sportu. Mówisz o ludziach, znanych ludziach, którzy trenują. W Hollywood jest sporo takich celebrities, którzy trenują, nie wiem, Ashton Kutcher, czy też brytyjski reżyser Guy Ritchie, czy Tom Hardy, brytyjski aktor. Także sporo ludzi ćwiczy rzucicu i super. Zgadzam się z tym. Przypomnę, na no sam koniec, że moim dzisiejszym gościem był Krzysztof Łukaszewicz, czyli posiadacz właśnie czarnego pasa. Nawet drugiego dana już na czarnym pasie, brazylijskie trzeciego już. To no, jestem do tyłu z tą, <grym> z tą historią, przepraszam najmocniej. Nie szkodzi. Założyciel, główny trener w warszawskim klubie sportów walki Dragon Zen. Dziękuję Ci serdecznie. Bardzo dziękuję. I to już wszystko w tym odcinku podcastu Dział Zagraniczny. Na kolejny zapraszam za tydzień, tradycyjnie w czwartek po południu. Ta audycja powstaje dzięki wyjątkowej społeczności słuchaczy i słuchaczy. Jeżeli chcesz, to również możesz wesprzeć moją działalność dobrowolną wpłatą w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl, łamany przez dział zagraniczny. Dzięki takiemu finansowaniu produkuję nie tylko ten podcast. Dział zagraniczny to różnorodne informacje o wydarzeniach w Ameryce Łacińskiej, Afryce, Azji oraz Oceanii, które publikuję na mojej stronie internetowej działzagraniczny.pl, a także na Instagramie, Facebooku czy YouTube. W każdym z tych serwisów znajdziesz mnie wpisując w wyszukiwarce dział zagraniczny. Do usłyszenia!